Cześć, witajcie! Z tej strony Ząbek i ja was witam na kolejnym odcinku z gierki Sons of the Forest. I dzisiaj na kanale Sons of the Forest z tego względu, że w weekend poprzedni nam się nie udało nagrać odcinków na cały tydzień i u mnie tylko z farminga widzieliście odcinek tylko i wyłącznie w poniedziałek. Dzisiaj mamy czwartek, dzisiaj ten odcinek oglądacie, więc za to was bardzo przepraszam, że nie udało się nagrać tyle farminga. A dobrze, Virginia, właśnie, jak widzicie, udało mi się oswoić Virginię i jest bardzo fajnie, trochę tam pomaga. Muszę jej dać pistolet, chociaż nie wiem, teraz nie pamiętam, czy ja byłem po ten pistolet, czy nie. A jak widzicie, w lewym rogu ekranu jest dużo do pozbierania, do zebrania tego wszystkiego. No czemu tyle? No bo mamy takie konstrukcje, co postawiłem. Tu zrobię sobie taką wieżyczkę. Właśnie, co się zmieniło? Zrobiłem mur. Zobaczcie, jaki jest mur ogromny. Dookoła bazy jest mur, normalnie biskupin się dzieje. Chatka na razie taka klitka, ale będzie większa na spokojnie. Na razie to jest taki zalążek, tylko później się coś zbuduje większego. Mamy dwie wieżyczki do postawienia i tutaj taką przechowalnię. Ja jestem ciekawy, jak to rzeczywiście będzie działać. Ja teraz tak. Co tam, Virginia, się stało? Nic, dobra. Słuchaj, ja idę po Kelvina, bo widzę go na mapie, że on tutaj gdzieś jest. I o, już się opolo, zobacz, no śnieg pada, on normalnie się wygrzewa, nie? Nie wiem, co się dzieje z nim. Ja mu powiem, żeby on ukończył konstrukcję. Słuchaj, Kelvin, wybuduj, ukończ konstrukcję, proszę bardzo. Pójdziesz, tak? Dobra, to super. Jak widzicie, lasu jest wycięte bardzo dużo, zobaczcie to, co tutaj się stanęło. No normalnie, no, drzewni ma, nie? Zobaczcie, ile tu się wycięło tego wszystkiego. Dobra, Kelvin sobie ukończy konstrukcję, mam taką nadzieję, no bo odpoczynek miał właśnie. Była aktualizacja gierki, która trochę rzeczy dodała, trochę rzeczy poprawiła. Teraz jak czytałem, nie możemy spać od razu. Znaczy teraz mi pokazuje, że mogę się przespać, ale nie możemy spać od razu. Jak się prześpimy, to nie możemy kliknąć znowu Z, żeby znowu się przespać. Wcześniej tak się dało i trochę, żebym oszukiwał grę, bo jak się obudziłem w nocy, no to jeszcze raz się przespałem i był już dzień. Więc tak to wygląda. Co jeszcze dodali? To dodali jakąś pułapkę na ryby, poprawili pułapkę na ryby, która w końcu działa, no bo nie działała, wcale nie działała. Ciekawe, jak ta pułapka na ryby wygląda. Nie wiem, czy ją się stawia z tego oto czegoś, czy jakoś inaczej. Zaraz sobie w sumie zobaczymy. Szukamy pułapki na ryby. Pułapka na ryby, pułapka na ryby. Gdzie my to mamy? Tą pułapkę na ryby. Chyba nie mamy, tak mi się wydaje. Półka na ścianę, budka na strach na wróble, lica na stojaku, pułapka na małe zwierzęta, pułapka na... No to nie mamy. No, czyli nie mamy pułapki na ryby, niestety, a szkoda. Oj, to trochę się machło. Co jeszcze? Możemy w końcu zrobić tą bramę w murze. Dlatego ja tutaj zrobiłem sobie takie wejście. No a teraz już możemy zrobić bramę, bo jak dobrze wiemy, bramy się nie dało zrobić. Teraz tak, czy ja mogę te taśmy klejące gdzieś wrzucić? Czy nie mogę wrzucić? Bo teraz tutaj pokazuję 8 na 1. I co, ale gdzie te taśmy są potrzebne? Bo w sumie sam nie wiem. Tutaj? Nie. Tutaj są potrzebne co? Patyki. Dobra, idziemy po patyki, widzowie. Idziemy po patyki. Właśnie, coś jeszcze zmieniło? Zima jest. Widzicie? Normalnie zima. Dobra, Kelvin nosi. Jestem ciekawy, co on z tego wyjdzie. A, z tych się nie dostaje patyków, z tych się dostaje patyki. O, proszę bardzo. Teraz tak, jeden patyk z takiego dużego jest cały czas, czy coś zmienili? O, dwa patyki, przepraszam bardzo. Coś zmienili, bo są dwa. A był jeden wcześniej, więc... No, ciekawie. Widzowie, bardzo wam oczywiście dziękuję za 1000 subskrypcji na moim kanale. No było to takie moje małe marzenie, żeby te 1000 subskrypcji wbić na kanale i bardzo się z tego powodu cieszę, że udało się dosyć szybkim tempie, no nie ukrywajmy, dosyć szybko. Bardzo fajnie tam ten live był, żebym sobie właśnie wbił te 1000 subskrypcji.
Naprawdę super, super, bardzo Wam za to dziękuję, widzowie. I właśnie z tej okazji, live, który będzie, dzisiaj zrobię ankietę. Jeszcze zobaczycie tą ankietę, więc kto nie widział ankiety na społeczności, to zapraszam serdecznie wejść na właśnie społeczności na moim kanale i zagłosować w ankiecie, bo ankieta będzie tam ten. Chcę się dowiedzieć, czy chcecie live'a raz 12 godzin, czy chcecie live'a 2 razy po 6 godzin. Mi się wydaje, że lepiej by było 2 razy właśnie po 6 godzin, no bo tak lepiej mi się wydaje, że 2 razy po 6 godzin by było lepiej. Więc, no, dawny przyszły znowu, siema, siema, to masło, że przyszedł, dobra, weź, idź mi się wydaje, że 2 razy po 6 godzin by było właśnie lepiej, więc możecie tam bardzo mocno głosować. A ty czego tu? Migusie. Dobra. Kurde, przyszły cymbały. No nie, weź zostaw z mojego Kelvina. Dobra, weź przestań, gościu. O, biegnie, biegnie cymbał kolejny. Pa, 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 jak jest. Ba, 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 ba. I co, ja się wywalę na głupi łeb. Ty cymbale. Ło, jak on leje! Ja nie mogę! Zapucha pan normalnie leje. Hop. Dobra, czekaj na chwilę. Bo nie jest kolorowo. Muszę zapisać grę. Myślałem, że on słabiej trochę bije. Weźmiemy sobie tak. O, musi nam się ekwipunek załadować. Nie mówcie, że nie mamy leków. No nie wierzę. Ajajaj, co by tu? Mamy jakieś kwiatki? Guliczki. Nasiono aloesu. Kurde, ale lipa. Nie mamy leków. Co by tu zrobić? Co by tu zrobić na szybkości? Napijemy się energetyka. To raczej nam zdrowia nie przywróci. No nie. Na jedzeni jesteśmy. Dobra, no bo te downy to będą chodzić. Czy ja mam spluwę? Bo wydaje mi się, że mam. Nie mam. No, tylko mi się tak wydawało, że mam. Więc nie mam spluwy. Kurde. Ale lipa. Dobra, weźmiemy sobie włócznie. Włócznie do ubrańca. No bo zobacz, on tą maskę naprawdę dobrą ma, nie? Virginia, byś coś zrobiła, a nie stoisz i się patrzysz. Jest taki cymbał. Czego, czego łazisz? O, patrz, coś się złapało w pułapkę. Nie! Pieprzaj, dziadu! Kurde, normalnie to zaraz zdechnę. Co ja mam zrobić? Nie mam leków, no. No bo normalnie bym się uleczył, nie? A normalnie przyszły, no nawiedziły te damy, nie? Co mam zrobić, jak nie mam leków? No nie wiem. Mam strzały chociaż? A, gówno mam, a nie strzały. Ja nic nie mam tutaj, widzowie, wam powiem. Nie wiem. Dobra. Czekajcie, a czy HP się regeneruje, jak się usiądzie na ławce? O, jeszcze mi tu rozwaliły. Będę. Usiądę na tej ławce dzisiaj? Dobra, chyba usiądę. Regeneruje się HP czy nie? No niezbyt. No to nie jest za ciekawie. Tu mi porozwalały, muszę to naprawić sobie balkonik. Bo HP troszkę wróciło. Co tu jest? O, ten cymbał. Dobra, nawet dwa, to nie wierzę w to. Oj, nie żyje. Ja nie mogę. Właśnie ciekawe, jak po aktualizacji, czy pojawimy się w tym samym miejscu, gdzieś nas wyniosą, nie? O, chyba w tym samym miejscu. Dobra, okej. A nie! W wiosce jesteśmy! Ue. Oba, pierwszy raz zginąłem w tej grze. Dobra, co, w wiosce jesteśmy? No jo. W wiosce jesteśmy, muzyka gro. Ale to gumbo wyłączę, bo nie wiem, czy to ma prawa autorskie, czy nie. Nie powinno mieć.
Wyłóż to radio. Czekaj, ta weźmiemy sobie. No w sumie. Może coś tu być w tej wiosce, nie? Więc nawet dobrze. Nawet dobrze wyszło. A tu jest, nie ma. Góracz chyba normalnie zrobili se. Co tu, tu mamy? No fajnie wyglądasz, no. Nie dość się pokroić, szkoda. Nie ma chyba wiosy już. Tylko tali. A nie, są kufry, patrzcie, no to może lekki będą. Na razie. O, bardzo ładnie. Nie, baterie. Myślałem, że leki. A może tu leki będą? O, dziękuję bardzo za leki. Po co tu przyszedłem? Fajnie. Dzięki. Od razu sobie apap wezmę. Jest dobrze. Dzisiaj już mi nic nie boli, jak coś. Tutaj skrzynki też można rozwalać i w nich niektóre fajne rzeczy są. Dobra. Nic więcej tu nie mamy, to stąd zmykamy. Tylko gdzie jest nasza baza? Tam? Chyba tam. A, nawet widzę z daleka. Dobra. Czyli daleko nas nie by... A, dlatego oni tak tutaj przyłażą, bo tu jest wioska tych cymbałów. Aha, o patrzcie, normalnie jeszcze łażą tam, no nie. No boż, ta bazy mi rozdupiają. Kurde, jakbym miał spróbę, to bym ich wszystkich zaciukał normalnie. A tak to jest dupa, nie? Dobra, weźmiemy sobie to. No to właśnie, to nie robię, no normalnie. Gościu, co robisz z moją bazą? Teraz skończysz jak twoi koledzy. Ty mendo. Będziesz mi bazę rozwalał. Do wody, do spania. Czekaj chwilę, tam ten czerwony, zaraz mi się HP regeneruje, to... To ten, cię zabije. Dobra, a ty do wody, że tu kumbet twoje nie zmazili. Do widzenia, płyni, ocean. Dobra. Gdzie ty jesteś, ty dawny? Co mi bazę rozwalał? Ty głupi, mnóguzie zasrany. Normalnie cię kupię, jak cię jeszcze raz tutaj zobaczę. Kościół. Poszedł. No, widziałeś? Ty też skończysz tak on. O, Kelvina mi jeszcze biją. Cymbały. Go się podnieść nie da, to on tu będzie mi leżał, cymbał. Ja nie mogę. No zobacz, co robisz, gościu, z tą złotą maską. Dupę sesać, o kurde. A, normalnie, dobry jest, dobry, dobry, dobry. No, kurde, nie da się z tobą nic zrobić, ty. Ja. No nie mogę. O, jestem z tą złotą maską, jest mocny fest. Dobra, niech mi zaprowadzą do cys... Aha, no. I co teraz? 11 dni mi się udało przeżyć, widzowie. I co teraz? O, można save'a załadować. I to mi się podoba. Więc ładujemy save'a od nowa i gramy dalej, nie? Tak to wygląda. No, można by było zrestartować całkiem grę od nowa. No, może być... Napiszcie w komentarzu, czy jak zginę tak właśnie jak teraz, to mam restartować grę i grać od nowa, czy ładować save'a? No, no nie wiem, no napiszcie w komentarzu, to wszystkiego się dowiem. Dobra, te dane są tu? Na pewno są, bo jak zapisywałem. Dobra, mamy tak. Musimy iść po te leki. Dobra, jak wiem, że ta wioska jest tutaj, no to idziemy sobie ją zlutować, bo tu leki są, to się na pewno przydadzą. Więc idziemy sobie zlutować tą wioskę, mam nadzieję, że te dane tutaj nie siedzą, tylko siedzą koło mojej bazy. Dobra, radio gra. Wyłącz od razu to radio. No i wszystko się pojawiło, widzicie? Ta? I teraz tak, idziemy tu, polutujemy sobie. Wszystko sobie polutujemy, sobie wszystko weźmiemy. O, tu jeszcze walizka była, patrzcie, nie widziałem. Dobra, są leki, jest dobrze. O, tu jest kolejna walizka, no wcześniej nie widziałem tych walizek. Co znaczy? O, kociołek, o, fajnie, da się rozwalić. Gitara. To mi się podoba. Dobra, o, zobacz, ta ile razy. No właśnie, jak rozwalimy to, dostajemy płytki, no, oczywiście. Tylko, że akurat mam... Kurde, ale tych radii tu jest, co jest? Normalnie, czy no, oni dyskotekę tu jaką robili? Dobra, mamy leki, znaczy jednego leka, myślałem, że trochę więcej będę miał, ale... No dobra, idziemy ich ubić, chyba, że ich już tam nie ma. Są? Ej, chyba nie ma. Nie, są, patrz, jest. Jest ten cymbał. Stoi. Co za jeło, mur mi będzie rozwalał, no zaraz się uka trupie, gościu. Co drzesz tą japę? Zostaw mój mur! No nie. Ja nie wierzę, no oni za mocni są, czur. Nie, no nie godaj. Nie godaj, gościu, że mi mur tam rozwalasz cały. No nie.
No nie! O, w dupę se! O, patrz, bocz, o! No nie da się tak grać! Nie mam pancerza, nie mam nic! A tam szkoda gadać, widzowie. Nie myślałem, że to tak będzie wyglądać dzisiaj, że oni ciągle pod bazą mi jednym stanie. Dobra, weź, rozcinaj to i wstawaj, a nie. Co, cały odcinek tak będzie dzisiaj wyglądał? Wcześniej normalnie mi nawiedzili. Chciałem pogadać, co dodali w aktualizacji The Foresta i co tak pogadał, bo co nie pogadał, no. Normalnie. Chciałem bramę zrobić, bo teraz się da, a teraz to gówno jest. I tak to wygląda. I tak to wygląda. Dobra, radio nie gra przynajmniej. Teraz tak, czy ja mogę na nowo zlutować te rzeczy? No, no marzenie. No to teraz jest ten minus, że nie mamy tych leków. Co tam się dzieje? No zobacz, no zobacz co robi, drzewa latają. No nie no. Zobacz co robi ten cymbał. Co robisz pajacu? Masz łe. Padłeś? Łe. Na jeden strzał żeś padł. Ty głupi jesteś. Widzisz, już skończysz jak kumpel. Chodź, chodź, chodź ty cymbale. O, widziałaś? Widziała pani? Czy nie widziała pani? Dobra, przestań. Pierwsze nic to, nie wiem, wymachiwać. O, tak trzeba. A ta dzida dobra jest, co? Dobrze, dobrze tam. Widziałem, że dzida OP jest. Dlatego używam tu dzidy teraz. Dobra. Jeszcze kto? Bo mur mi tu będą rozwalać cymbały. Jeszcze ktoś? No, poszedł jeden z drugim. No chyba się przestraszyli i se poszli. Dobra. Zapiszemy sobie grę. Idziemy zaraz na wyprawę, bo potrzebuję leków. Tylko muszę ten mur naprawić. Osły! Popsuli mur normalnie. Nie wierzę. O, fajnie, by się dało to postawić normalnie. No kurde, w tą stronę chcę! O! Cyk! Tak o! Przejdę tu? O, tak, na pewno. A gdzie jest Kelvin? O, jeszcze jeden cymbał przyszedł! No nie! Gościu, stój! Bo tak to ci nie trafię! Jak będziesz lotą. O, i tak ci nie trafię. Dobra, weź przestań, gościu. Daj mi dzidę moją. Ja włazi na tej kaminie! No stań w miejscu, stań! Chodź! Wijają dostą. Poczekaj chwilę, wezmę sobie te! Dobra, oddaj mi moją włócznię. Gdzie jest moja włócznia? Dobra, dzięki. Do wody z tobą, już. Poszedł mi stąd. Nie będą mi tu przyłazić te dygusy. Poszedł! No. Nie, no nie. Jeszcze jeden. Właśnie, bo czytałem, że czym więcej się jest w jednym miejscu, tym więcej oni tutaj potrafią przychodzić. Weź tą maskę ściągaj, gościu. Dobra, dzidę mi oddaj. Dobra, dzięki. Fajnie jakbym miał... Fajnie jakbym miał przypisaną tą dzidę na jakiś przycisk, co nie przypisałem. Niestety, dobra, 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 będzie atak, pum. A, widziałeś? O kurde, on jest... Opadł! Zobacz, to normalnie na dwa... Nie, nie padł! Daj dzidę! Ordaj dzidę! No nie! Chciałem dzidę wziąć, no! Ja akurat zamachnął się. No nie wierzę. Ooo, nie wytrzymam zara. To jest. Aha, i znowu. O, zobacz, 11 dni i 7 godzin. No nie. No dzisiaj normalnie zamach, nie? Na mnie. Przyszli zrobić i koniec. Dobra. Będziemy ładować tego save'a. A jak się wkurzę, to zrestartuję grę i będziemy od nowa grać, bo... tam to szkoda gadać. Napiszcie jak wam się podoba Stones of the Forest. No dzisiaj się dzieje bardzo dużo, nie? Więc możecie dużo komentarzy też fajnych napisać. Mam nadzieję, że fajnie wam się będzie oglądać. I będzie gitarowo. Dobra.
Czym prędzej idziemy, albo nie idziemy, dobra, srana, teraz idziemy. Siema! Jest tu kto? No są, dobra. Dobra, czy jeden z drugim. Ten są złotą maską znowu. Co? Pokazujesz, że ja bym więcej tych dzid musiał mieć, wiecie? Bo mam? Nie, nie ma, tam pochodnia chyba była. Kurde, ale lipa. Dawaj mi moją dzidę! Dzięki. Kurde, ale z dwoma to ja się nie będę bił, no hop. Dobra, do wody. Chodź ta do wody. Tacy mądry w wodzie też będziecie? Czy nie? Co robisz tam? Kościół. Chodź do wody. No, pokazuj się ty dał mnie. Ty, ale on kurde, jak się zamachnie, to jest koniec. Chodź do wody, chodź. Gdzieś do wody nie wejdziesz, ty dał mnie. No, się wkurza, kurde. No, trzeba sobie radzić z nim, nie? Chodź do wody, słyszysz? Kurde. Już leżysz? Dobra, do spania już, bo... Jak on szybko wstał? On jest nienormalny, że on tak szybko wstaje. Dostał normalnie między jajo, ale nie, ale wstał, no. Ty! Widziałeś? Ale Virginia widziała. Ciul z tobą. Do spania. No, śpisz czy nie śpisz? Bo to się modlić na nim, to cymbał jest. A, źleś. Dobra, to jak wiesz, to jest. Jak ci smakuje? Dobra. Wszyscy? Czy jeszcze jakiś cymbał? No, powiedzmy, że wszyscy, Virginia. Dobra, będzie dobrze. Dobra. Gitara. Wyczyszczone? Wyczyszczone. Gdzie jest Kelvin? Kelvin się zrunkł i uciekł. Albo nie żyje. Idę zobaczyć, gdzie jest Kelvin. O, to jest Kelvin? On tak skacze? O, chyba jest. Paralita mój. Nypek. To hej, no ukończ tą konstrukcję, a nie łazisz. Wybuduj. Dobra, słuchaj. Chodź za mną na chwilę. Ja ci pokażę, że możesz ukończyć konstrukcję. To widzę tam z tyłu jeszcze jakiś symbol idzie. Ale wydaje się, że uspokoiliśmy sytuację. Tak mi się wydaje. Tej Virginii muszę załatwić spluwę. Virginii muszę załatwić na pewno spluwę. Tak sapie. Nie wiem. Chodź tu, Kelvin! Wybuduj, ukończ konstrukcję. Czy ty jesteś niepełnosprytny, czy co? No. A, te patyki miałem odłożyć tam w domku. No tak, zapomniałem. Idę odłożyć patyki tutaj. Proszę bardzo. Mamy gotowe. Wyro. Od razu sobie zapiszemy tutaj grę. I gitara. I to mi się podoba. I teraz tak. Gdzie są te bale, które nam rozwalili? O, chyba nie ma. Chyba nie ma. No nie, no. Na nowo będę musiał drzewo ścinać, żeby mur naprawić. Nawet tak nie mówcie, no. Tu mam jedną balę, a co mi da jedna bala, no. Ja nie mogę. No musieli przyjść i popsuć wszystko, a już tak pięknie było, no. A słyszałem, że Kelvin drzewo ścinął. Idę ci ukradnę prawie tego drzewa. Gdzie żeś ściął to drzewo? Tutaj. Dobra. Ci wezmę trochę ukradnę, Kelvin. Ale ty tak mądry nie jesteś, żeby naprawić to, wiesz? Więc ja to zrobię za ciebie. Tu sobie damy balę. Tyk. I. No. I co? I gówno. I tu się nie da dać bali. No tak. Przecież, że tak. No nie. I widzicie? I już jest konstrukcja popsuta przez tych downów. Bo się nie da tu dać bali na środek. A, weź, nic nie mówcie. Dobra, zróbmy tak tą balę. A tu jest jakieś drzewo, sobie zetniemy. Ogólnie muszę iść po tą siekierę, taką lepszą jeszcze od tej, co jest. No bo ona oddaje tam siekiera. Bo widziałem tam.
na odcinkach u kogo, no tam nie wiem, bo już kilka osób oglądałem, u kogoś tam widziałem tą siekierę właśnie. Taka kolorowa siekiera, bardzo fajna. I bije naprawdę bardzo szybko to drzewo, jak sobie ścinamy, naprawdę jest OP jest ta siekiera. Dobra, zrobimy sobie teraz tak, robimy tak. No to fajnie. Dobra, i zamurujemy sobie coś takiego. No tak, musi być, no inaczej nie zrobię. Nie naprawię tego inaczej. Dobra, idę sobie po to drzewo, które ściąłem jeszcze. Cyk. I weźmiemy sobie je tam, zaniesiemy, co nam też zepsuli. No dzisiaj taki odcinek. W sumie koło bazy cały czas. O, i tutaj też tak wygląda. Super, nie podoba mi się ani trochę to, nie? Dobra, tu jeszcze zamurujemy. No, ale jest tego tutaj. Ty, no normalnie, Kelvin, idzie ci dobrze, ci powiem, bo nosisz ładnie, bo tutaj po lewej stronie to wszystko mi znikło. Dobra, weźmiemy sobie, odpalimy ognisko, bo się zimno robi. Się zimno robi i przydałoby się trochę ogrzać. Czy mamy leki? Mamy leki? No nie mamy tych leków. No, będę musiał iść na pewno na wyprawę, więc możliwe, że w następnym odcinku pójdziemy sobie na wyprawę. A ty co? Przerwa już? Okej. Wszystko wiem. Dobra, idę jeszcze. Jedno drzewo sobie walniemy. Tylko no, trzeba kawałek łazić po to drzewo już teraz. Nie ma tu żadnej wali? Chyba nie ma. A kawałek jest po to drzewo, no bo tutaj już zostało wszystko wycięte. Jestem bardzo ciekawy, jak szybko te drzewa tutaj odrosną. No bo w pierwszej części The Foresta odrastanie drzew no było, no i działało. Ja jestem ciekawy, jak to teraz tutaj będzie wyglądać w tym The Foreście, Sons of the Forest. Mam nadzieję, że tak samo. No bo jak nie, to będzie trzeba łazić naprawdę kawał po te drzewa. Dobra, mamy płody. Te płody mogłyby nie uciekać. Fajnie by było, ale chyba nie chcą tak zrobić, żeby nie uciekały. Więc na szybkości je zanosimy tam. Na szybko je zaniesiemy tutaj do tego muru. Ale bardzo ładna pogoda jest ogólnie, jak jest zima. Zobaczcie teraz, jak to tam wygląda, no bo teraz się robi już noc. Więc no nie no, pięknie, pięknie ten zachód słońca w tej grze wygląda. Dobra, postawimy sobie tak. Idziemy jeszcze po tamte. Nie, więcej, kurczę, cztery kłody będą potrzebne, myślałem, że z dwie. Chyba jednak cztery kłody będą potrzebne jeszcze. Dobra, widzę, te kłody są. Się kulają tamtą stronę, więc fajnie, jakbyście się nie kulały tamtą stronę. Ile to jeszcze mamy? Raz, dwie, trzy. Jeszcze trzy są. Więc chyba mi starczą, żeby ukończyć to. O, Virginia przyszła. Zbliżał się czas do snu. A w ogóle, która jest godzina w grze? O, 17:52, więc jeszcze nie tak bardzo na sen. Nie wiem, czy to prosto postawiłem, chyba prosto. Tutaj da się postawić? No chyba się da. Tylko trzeba trafić dobry punkt. To powiem. O! Coś takiego. O! Będzie, nie? No będzie, idealnie. Tutaj jeszcze musimy zrobić. Idziemy po... Trzy kłody chyba są potrzebne. No trzy. Dwie. Dobra, zapalimy se. Dobra, zapalniczka nic nie daje. To sobie nie będziemy zapalać. Mam nadzieję, że wszystko widzicie, widzowie. Bo ja widzę, to wy też, nie? Tak mi się wydaje. I dobra, idziemy tu naprawić ten mur. O, Kevin kończy konstrukcję, bardzo dobrze robisz sobie. No zresztą ja pytam z drugiej strony, słyszę cię! No. A co to? Aha, tak się bramę teraz robi. Nie no, ale z tej strony na górce nie będziemy robić bramy. Szkoda, że się nie da postawić tego w środku. Mogliby coś zrobić z tym, żeby się dało. Kurde, nawet tu nie mogę postawić teraz, no nie. No weźcie mi, idźcie z tym, bo normalnie zaraz nie wytrzymam. Co jest? Nie da się postawić? Kelvin, czy co widzisz? Aha. Dobra, jednak postawiłem. Nieważne. Tyk. I tu jeszcze jedną i będzie gitara. Będzie gitara, ale się prześpimy, bo normalnie nic nie widać. Normalnie nic nie widać, więc się prześpimy teraz. Najpierw sobie, albo nie będę zapisywał. Śpimy.
Przespaliśmy się, mamy piękny poranek. Zapiszemy sobie grę od razu. Cyk. Idziemy się napić. Oczywiście, siema Virginia, cześć. A właśnie, żeby pić, to trzeba schować dzidę, bo inaczej się nie napijemy. Widzicie, wyciągnąłem siekierę i od razu mogę się napić. Więc jest gitara, dwa łyki, zaweźmiemy wody. Czy ja dobrze widzę, że nie ma śniegu? Nie, jest śniegu. Nie wiem, czy ja, nie wiem. Ale chyba się rozstawił, bo zobaczcie, normalnie spływa już do wody wszystko, tak? Virginia, dobrze? Ty tu możesz. Nie wiem, mogę? Trzeba. Słuchaj, jak siedzisz? Wstawaj! Do roboty się weź. Dobra. Czy ja mam jakieś mięcho, żeby sobie usmażyć? No niezbyt, więc zjemy sobie. O, mam trzy racje żywnościowe, to sobie zjem tą rację żywnościową i będzie dobrze. Virginia powinna mi przynieść coś do jedzenia w międzyczasie, bo ona przynosi właśnie żarcie. Dobra, i wychodzimy sobie. Witam wszystkich tutaj zgromadzonych. O, jest Kelvin, siema. Tutaj są jeszcze dwie kłody moje, które sobie ściąłem. Weźmiemy sobie je. I zaniesiemy to. I myślę, że będę kończył ten odcinek, bo nie ma też co robić takich bardzo długich. Nie byliśmy dzisiaj na jakiejś wyprawie. Dzisiaj tutaj koło bazy się kręciły, bo był normalnie zamach. Właśnie, zobaczymy sobie jeszcze tą pułapkę, bo był zamach na mnie. Normalnie kanibale zamach zrobiły. Tak się nie robi, tak to nie wolno. O, cyk, postawimy sobie kłodę. No i jakoś to wygląda, nie wygląda tak świetnie, jakby mogło. Przerzucę z tym płot? Czy nie? Normalnie, przerzucę. I gitara. Teraz tak, a weźmiemy sobie jeszcze to i zrobimy sobie takie te. O, pyk. I cyk, pyk. I tu tak samo. Jeszcze pójdziemy zrobić. O, jeszcze tutaj musimy zrobić do boczka. No normalnie, bombowym. Ale fajnie, szybko dosyć się to robi. Fajne naprawdę budowle można wybudować. Takie zamki można budować. Widziałem na zdjęciach, jak ludzie budują takie zamki. Myślę, że ja taki zamek też wybuduję. Ale nie wiem, czy to robić na odcinku. O siema! O, żarcie przyniosła! Bardzo dobrze, dziękuję ci. Słuchaj, ja se zjem to, nie? Ja se to zjem, bardzo ci dziękuję. To naprawdę nic nie daje, że żarcie, ale okej. Tu jeszcze sobie to naprawimy, cyk. To tamto też bym chciał bardzo mocno, chyba od drugiej strony będę mógł. Zobaczymy sobie z tej strony, tak, z tej strony mogę. I gitara, i mamy mur naprawiony. Od razu sobie zrobię tą kłodę, co tutaj rzuciłem, gdzie ona jest. Halo, halo, chyba Kelvin zarąbał. Dobra, Kelvin ukrot. O, właśnie idzie z nią. Dobra, ale Kelvin, idzie ci robota, ciłem. Tyle to nic żeś zrobił, ale żeś coś zrobił, nie? Dobra, idziemy zobaczyć tą pułapkę. Co tu w ogóle się złapało? Chyba się nic nie złapało. O. Nie, te pułapki na. Aha. Po prostu ja może wszedłem na to. No możliwe. Ale fajne, fajne pułapki. Możliwe, że ja wszedłem po prostu na to. I dlatego tak. Więc widzowie, no dzisiaj koło bazy się pokręciliśmy. Trochę żeśmy. Znaczy w sumie żeśmy nic nie zrobili, tylko żeśmy ponaprawiali. Nawiedziły nas dzisiaj zbereżniki. Normalnie zamach był dzisiaj na mnie robiony tutaj. Kelvin chyba się zbugował w ścianie. Kelvin, chłopie, co ty robisz? Bo ja nie wiem. No postaw tą kłodę, bo nie, no on jest niemożliwy, nie? Więc ja wam dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawicie łapeczkę w górę i zapraszam serdecznie na kartę społeczności na moim kanale. Tam będzie ankieta, jeśli chodzi o live'a specjalnego na 1000 subskrypcji. Więc ja wam dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.